Już po raz drugi telewizja TVS współorganizowała koncert dla katowickich seniorów. Mimo że aura nie rozpieszczała, w Parku Kościuszki zebrała się całkiem spora grupa fanów muzyki i zupy pomidorowej. Karolina Komada. Zadowolenie na twarzach i radość w sercu. Katowiccy seniorzy aktywnie angażują się w różne zajęcia. Mamy warsztaty, spotykamy się. Teraz była ostatnio taki pan nas uczył słuszne oddychanie, dostaliśmy pulsometry. Także jest fajnie, jest okej, dbają o nas. A oprócz warsztatów są też na przykład koncerty plenerowe. W Parku Kościuszki odbył się drugi wiosenny koncert telewizja TVS katowickim seniorom. Tylko z tobą, każda chwila cieszy mnie. Mimo niepogody wykonawcy śląskiej sceny muzycznej zapewnili seniorom wiele wrażeń. Telewizji TVS bardzo zależy, żeby właśnie mówić, ale nie tylko o seniorach, ale żeby włączyć ich aktywnie i też takie programy już w przyszłości mamy do realizacji, że seniorzy będą aktywnymi uczestnikami tychże programów i koncertów i programów edukacyjnych, także szeroko będziemy tutaj razem działać. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać ze szkoleń cyfrowych, nauki, obsługi smartfonów i usług złotej rączki. Miasto zwiększa wachlarz inicjatyw dla seniorów, bo zmieniają się ich oczekiwania i potrzeby. Myślę, że to, co jest kluczowe dla nas, to fakt, że widzimy, że seniorzy chcą po prostu z tego korzystać. Dzisiaj, proszę pamiętać, seniorzy to już nie są tacy seniorzy, jakich my pamiętamy, naszych dziadków, którzy siedzieli w domach. Seniorzy dzisiaj są niezwykle aktywni i poszukują różnych form spędzania czasu, a miasto Katowice stara się jak najbogatszą ofertę przedstawiać. Dla starszych ludzi ważne jest to, że ktoś ich dostrzega. Czujemy się potrzebne, lepiej nam się żyje, weselej nam się żyje wśród naszych pań. Także bardzo jesteśmy zadowolone. Zapominamy o tym, że nas coś tam boli, czy nie boli, czy jakieś mamy problemy. Podczas koncertu seniorzy mogli zjeść ciepły posiłek przygotowany przez Fundację Wolne Miejsce.